witam, ze mną Michał Bojanowski, zawodnik drużyny FC. Dobry wieczór. Dzisiaj bardzo dobry mecz w waszym wykonaniu, wreszcie upragnione zwycięstwo. Jak oceniasz to spotkanie? No, to spotkanie wyszło nam w końcu, frekwencja dopisała nam co najważniejsze. Szkoda, że runda wiosenna się skończyła. No, miejmy nadzieję, że w przyszłym sezonie będzie frekwencja dopisywać i będziemy walczyć o 3 punkty, tak jak dzisiaj było. Do tego też chciałem nawiązać. Bardzo dobra frekwencja. Z czego to wynika, że w tygodniu potrafiliście się zebrać? Weekend jest nieco gorzej. Trudno mi jest to powiedzieć, trzeba się zapytać chłopaków naprawdę. Niemniej jednak może trener zmotywował nas wszystkich, że 11 chłopaków przyszło. Naprawdę jestem pełen podziwu, bo w środku tygodnia nie jest łatwo zebrać skład. No naprawdę, no, miejmy nadzieję, że w przyszłym sezonie będziemy występować, to frekwencja będzie tak jak dzisiaj dopisywać. Co zadecydowało o waszym dzisiejszym zwycięstwie? Co było takim punktem kulminacyjnym? No, punktem kulminacyjnym przede wszystkim była pierwsza bramka na początku zdobyta i pewność dodała nam pewności siebie. Niemniej jednak i tak wiele błędów z teoretycznie słabszą drużyną było. Niemniej jednak musimy to usunąć na treningach. Po prostu miejmy nadzieję, że to będzie naprawdę dobry prognostyk przed nowym sezonem. Kto najbardziej wyróżnił się w twojej drużynie? Według mnie Marcin Weszczak z Patrykiem Bojechem wyróżnili się najbardziej dzisiaj. I też nie można zapomnieć o Dawidzie Rosiaku, który na środku obrony czyścił nam wszystko. Również twoja gra bardzo dobra. Bardzo dobra gra do przodu, ofensywna, kilka bramek. Jak oceniasz swoją grę? No, dziękuję za miłe z twojej strony. No. Zawsze mogło być lepiej, tak? Oczekuję od siebie jak najwięcej, chcę dawać z siebie jak najwięcej. No i chcę włożyć tutaj dużo serca, woli w walki, po prostu chcę dać drużynie to, co potrafię, czyli jak najlepszą grą się popisać. Mam nadzieję, że organizacyjnie będzie to wyglądało u was równie dobrze jak dzisiaj i życzymy powodzenia i sukcesów samych dalej. No dziękuję bardzo, też mam taką nadzieję i życzę tobie też sukcesów. No dziękuję bardzo, do widzenia. Dzięki za wywiad.